Witam Was serdecznie, z tej strony Bartek Bohdan, PPCG Stock. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę o spółce Sanwil. Nie omawiałem jej jeszcze do tej pory na łamach naszego kanału PPCG Stock, a zauważyłem, że w komentarzach na kanale pojawiają się zapytania właśnie o Sanwil, dlatego postanowiłem się dzisiaj, pierwszy dzień po swoim dwutygodniowym urlopie, przyglądnąć tej spółce, no i zrobić dla Was analizę, w której chciałbym się skupić na podstawowych wskaźnikach fundamentalnych, Razem policzymy sobie również, zrobimy sobie również kalkulację wartości wewnętrznej. Tutaj przy tej okazji powiem Wam tylko, że trochę miałem z tym pracy, ponieważ bardzo trudno jest dotrzeć do prognoz. Właściwie to mówiąc wprost, nie znalazłem prognoz, dlatego musiałem wyciągnąć dynamikę wzrostu zysku na akcje ze sprawozdań finansowych z ostatnich okresów. No i na tej podstawie stworzyć jakąś prognozę. Która oczywiście przez to, że jest obarczona dużym błędem, no to raczej traktowałbym ją tylko i wyłącznie orientacyjnie, żeby zobaczyć, czy aktualnie kurs akcji jest powyżej czy poniżej takiej kalkulacji wartości wewnętrznej, jak duże mamy to dyskonto. Dodatkowo do tej kalkulacji miałem problem też z dotarciem do średnio, średniego ważonego kosztu kapitału, ponieważ nie mogłem znaleźć żadnej rekomendacji, nawet z poprzednich lat, która by zawierała już taką wyliczoną stopę. Nie widziałem, nie dotarłem też do prognoz, tak jak wspomniałem wcześniej. Także tutaj musiałem zrobić sporo przybliżeń i raczej, tak jak mówię, traktowałbym bardzo ostrożnie tą kalkulację. Poglądniemy sobie na wykres z racji tego, że to spółka, chociaż z głównego parkietu, raczej niskiej płynności, dlatego będę się trzymał wykresów tygodniowych i miesięcznych. No i zobaczymy, czy są tam jakieś zdarzenia wolumenowe, które świadczyłyby Albo o dystrybucji akcji, albo może o akumulacji. Zaczynamy nietypowo bo od, od akcjonariatu. Jak pewnie pamiętacie z wielu poprzednich filmów, zawsze podkreślałem, że dla mnie liczy się to, aby w akcjonariacie było jak najwięcej funduszy, generalnie jak najwięcej inwestorów instytucjonalnych, ponieważ tacy inwestorzy zapewniają. Stabilność kursu, nie kierują się w swoich inwestycjach emocjami tak jak inwestorzy indywidualnie, przynajmniej nie w takim stopniu. No i też oczywiście starają się inwestować długoterminowo. No i z racji często dużych pakietów akcji, które posiadają, no nie, nie mają takiej możliwości, żeby szybko akcję sprzedać, szybko kupić, dlatego raczej trzymają się takiej strategii długoterminowej co, jak wspomniałem, zapewnia stabilność i, i jakieś podtrzymanie kursu w razie e, e, ewentualnych spadków, które nie są spowodowane kłopotami fundamentalnymi w firmie. No i jak widzicie, tutaj mamy tylko jeden fundusz z bardzo dużym udziałem, prawie 49%, no i to jest główny akcjonariusz. Innych akcjonariatów, akcjonariuszy tutaj nie widzę, co skłania mnie do takiej refleksji, poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę, że to jest taki fundusz trochę typu Venture Capital może, po prostu wchodzi taką spółkę w taką spółkę całkiem dużym pakietem akcji, po to, żeby po osiągnięciu pewnej ceny ten pakiet po prostu odsprzedać. No i obawiam się, że tutaj możemy mieć do czynienia z taką sytuacją i wcale fakt, że tutaj jest jakiś inwestor instytucjonalny, fundusz inwestycyjny zamknięty, wcale nie oznacza, że to jest inwestor długoterminowy, który będzie tą spółkę trzymał co najmniej kilka lat. Może tak być, ale nie musi. W takim razie przejdźmy sobie już do konkretnych wskaźników fundamentalnych, czyli w analizie finansowej w pierwszej kolejności, oczywiście raporty finansowe. Zaczynamy od rachunku zysków i strat. No i tutaj widzimy dwa ostatnie lepsze okresy po stałym spadku z rekordowego roku 4 kwartału 2011 roku. Potem mieliśmy cały czas spadek sprzedaży. Ostatnie dwa okresy są lepsze. Taka sama sytuacja jest w przypadku zysku netto. Widzimy, że po okresie no, w zasadzie ciągłych strat od 2008 roku mamy wreszcie mm, okresy z zyskiem netto. No i to oczywiście nam w dużym stopniu zaburza dynamikę takich wskaźników jak EPS, takich wskaźników jak właśnie zysk netto, ponieważ widzimy bardzo duże przyrosty względem okresów, kiedy były straty. Jak sobie włączymy dynamikę, wystarczy to zrobić w tym miejscu, to zobaczymy, że na przykład zysk netto w 2020 roku, który się kończył, to okres sprawozdawczy w grudniu 2020, wzrósł nam o prawie 400% w stosunku do poprzedniego roku, 2019, kiedy mieliśmy stratę. Także takie sytuacje zdecydowanie nam zaburzają prognozowanie. Pewnych wartości na przyszłość, bo, bo właśnie pojawiają nam się takie sytuacje, gdzie odnosimy zysk do straty i mamy przyrosty rzędu kilkuset lub kilku tysięcy procent. No i trudno na tej podstawie wyciągać wniosek, że na przykład w kolejnych pięciu latach spółka rok do roku będzie miała wzrost zysku na poziomie 400%. To się wydaje przynajmniej mnie zupełnie abstrakcyjnym założeniem. No ale mamy póki co tendencje pozytywne, co warto odnotować na korzyść spółki. Jeśli przejdziemy do bilansu z kolei, to tutaj zawsze patrzę sobie na środki pieniężne w kasie. No i tutaj mamy cały czas, powiedzmy, utrzymywane te środki pieniężne. I mieliśmy w 2020 roku taki wyraźny wzrost ilości gotówki w firmie. Ostatni okres, który się kończy w marcu 2020, 12-miesięczny, to jest niewielki spadek, ale tej gotówki nadal jest prawie 8 milionów. Także nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Zobaczymy sobie w takim razie przepływy to też jest bardzo istotne, ponieważ przepływy mówią nam czy spółka po prostu generuje gotówkę. No i patrząc na przepływy z działalności operacyjnej, rzeczywiście tak jak w przypadku zysku netto dwa ostatnie kwartały to jest wyraźny skok tych przepływów z głównej działalności operacyjnej firmy. Podobnie sprawa ma się z wolnymi przepływami pieniężnymi, natomiast no niestety nie jest to tendencja rosnąca. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest za krótki okres czasu, żeby, żeby wyciągać wnioski na tej podstawie, bo pewnie przydałoby się zobaczyć tam jeszcze kilka okresów do przodu, żeby stwierdzić, czy te przepływy to powiedzmy jest jakaś jednorazowa poprawa, czy też już pozytywna tendencja, która utrzyma się dłużej. Tyle jeśli chodzi o podstawowe sprawozdania finansowe. Przejdźmy zatem do wskaźników. No i we wskaźnikach Zysk na akcję. Najpierw Wam pokażę zysk na akcję, bo on jest istotny o tyle, że, na tej, że wziąłem go do kalkulacji wartości wewnętrznej. W tym miejscu mamy zysk na akcję, i tutaj też musimy sobie włączyć dynamikę. Ja sobie włączyłem dynamikę kwartał do kwartału. W ostatnim kwartale ten zysk na akcję wzrósł nam 10% w stosunku do poprzedniego okresu. I te 10% wziąłem sobie do scenariusza podstawowego kalkulacji wartości wewnętrznej, co zresztą. Przy tej okazji, jak przejdziemy w dalszej części filmu, to, to zobaczycie to jeszcze raz i miejsce, w którym tą, ten zysk na akcję sobie wpisujemy w arkusz kalkulacyjny. Hmm, jeśli chodzi o wskaźniki rentowności, no to tradycyjnie troik, który na szczęście jest dwucyfrowy. Ja tutaj za taką wartość graniczną zwykle sobie przyjmuję 10%, ale wiadomo, im więcej, tym lepiej. Mamy 14, prawie 15% jest to trochę niżej niż poprzedni okres, czyli. Cały 2020 rok, wtedy mieliśmy prawie 17%, no ale to też była, jest to też wyraźna różnica na plus względem jeszcze poprzednich okresów. No ale generalnie, jak widzicie, mamy tu sporo tendencji pozytywnych, zarówno w kontekście w obszarze rentowności kapitału, rentowności aktywów, ale też przede wszystkim marsz, które znaczą, znacząco wzrosły, co też jest bardzo budujące. Bo marże są ważnym składnikiem budowania rentowności przez spółkę. Jeśli chodzi o zadłużenie, no to to zadłużenie trzyma się w ryzach. Zadłużenie ogólne zwykle, głównie na to patrzę, bardzo poprawna wartość 26%, czyli mieścimy się w przedziale od 0 do 57 do 60%. Też mamy sporo te tendencji pozytywnych. Jeśli chodzi o płynność, no to w płynności szybkiej. Mamy tutaj 2,73 bardzo wysokie poziomy. Zresztą widać to też na diagramie na wykresie słupkowym, gdzie od w zasadzie 2017 roku ta płynność szybka jest bardzo wysoka. Mamy też płynność bieżącą na rewelacyjnym poziomie prawie 4%. Tutaj każdy bank, który by udzielał kredytu i się kierował takim wskaźnikiem płynności bieżącej, na pewno by się ucieszył, widząc y, wartość prawie 3,73. 0,7% w stosunku do pożądanej na poziomie 2. Płynność gotówkowa na poziomie 0,6% w stosunku do benchmarku 0,2% też wygląda rewelacyjnie i znów mamy kilka tendencji pozytywnych w tych najważniejszych obszarach. Jeśli chodzi o rating, to tutaj przyznam, że trochę się zaskoczyłem, bo mamy Altmana na poziomie 10,5% przy wartości brzegowej 5,5%. 3 razy A, bardzo wysoki odczyt i też świetny wynik w strategii Piotrowskiego F-Score. 8 punktów na 9, tylko w jakości zysku mamy 0 punktów, ale to też jest związane z tym, że akurat model F-Score zwraca bardzo dużą uwagę na dynamikę pozytywnych zmian tych parametrów, które są brane pod uwagę w stosunku do poprzednich okresów, i tutaj akurat te dynamiki. Mamy bardzo duże, co pokazywałem wam w obszarze zysku netto, w obszarze przychodów ze sprzedaży. Stąd taki wysoki odczyt. No ale oczywiście nie będę na, narzekał na 8 punktów na 9 w EF-Score. Jeśli chodzi o dywidendy, no to tutaj z mojego punktu widzenia, jako inwestora, który szczególną uwagę zwraca zawsze na dochód pasywny z każdego aktywa, które posiada w swoim portfelu, niestety nie ma dywidendy. No i nie ma też polityki dywidendowej tym samym, więc z kolei w tym obszarze daję spółce minus, no ponieważ no, dla mnie dywidenda jest bardzo ważną składową moich giełdowych inwestycji. Nie ma też prognoz niestety, dlatego... Bez tych prognoz dużo trudniej jest kalku zrobić kalkulację wartości wewnętrznej, no ale trzeba sobie jakoś poradzić i, i za chwilę to spróbujemy właśnie przeprowadzić taką kalkulację. No, i tyle jeśli chodzi o te podstawowe wskaźniki fundamentalne. Mamy pierwszy scenariusz podstawowy. W pierwszej kolejności wpisujemy sobie wskaźnik cena zysk we wszystkie trzy scenariusze. Mamy 6,30, które sobie bierzemy z, ze wskaźników rynkowych z biznes radaru. Kolejną rzeczą, którą sobie musimy wpisać, to jest stopa dyskontowa, czyli inaczej średni ważony koszt kapitału. I ja to znalazłem na jednym z zagranicznych portali, który ma takie wyliczenia dla również polskich spółek. I tamten koszt, średni koszt kapitału jest na poziomie 7,25%. Dlatego wpisałem tutaj 7%. Tu też zwracam Waszą uwagę na to, że im większą tą stopę dyskontową wpłyniemy, wpiszemy, tym gorzej wypada kalkulacja wartości wewnętrznej. Zresztą możecie to łatwo sprawdzić. Zobaczcie, jeżeli tu zamiast 7% wpiszę 10%, to dostaniemy 7,35 zamiast prawie 9 zł. Kolejna sprawa to prognozy. Prognozy zysku na akcję. Aha, jeszcze zysk na akcję za ostatni okres to jest 52 grosze na akcję. Wpisujemy we wszystkie trzy scenariusze. No i teraz te prognozy nieszczęsne. W pierwszych 5 latach Bazową y, wpisałem prognozę 10%, to jest zgodne z wartością 10% y, z dynamiką przyrostu zysku akcje y, za ostatni okres sprawozdawczy. Przez kolejne 10, 5 lat z tej dekady mamy połowę pierwotnej wartości, czyli 5%. Takie mam zawsze założenie do tej kalkulacji, i to jest scenariusz podstawowy. Scenariusz optymistyczny, który ma najmniejsze prawdopodobieństwo sukcesu dwukrotnie wyższe te dynamiki, czyli w pierwszych 5 latach 10% 20% w kolejnych 5 latach 10% i ten scenariusz jest, tak jak wspomniałem, najmniej prawdopodobny, waga tylko prawdopodobieństwo tylko 10%. Ten podstawowy ma prawdopodobieństwo 30%. No i najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli pesymistyczny zgodnie z zasadą, że jak na giełdzie ma coś pójść źle, to z reguły należy się tego spodziewać. Działa prawo jego, czyli jeżeli coś ma pójść źle, to pewnie pójdzie jeszcze gorzej, i trzeba się na to przygotować. Dlatego scenariusz pesymistyczny ma aż 60% prawdopodobieństwa. No i tutaj założyłem, że w pierwszych 5 latach dynamika EPS, czyli zysku na akcji, będzie tylko 5%, a w kolejnych 5 latach z tej dekady tylko 2%. No i zobaczmy, jak się zmienia z kolei kalkulacja wartości wewnętrznej. W scenariuszu podstawowym. Prawdopodobieństwo 30%, dostajemy 8,92 zł. W scenariuszu najlepszym, optymistycznym, prawdopodobieństwo tylko 10%, dostajemy prawie 15 zł, czyli 14,80 Niecałe 7 zł, dokładnie 6,81 zł. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu 60%, czyli pesymistycznym. No i teraz, jeżeli popatrzymy na bieżący kurs akcji, no to widzimy, że jedna akcja Samwilu kosztuje 2,35 zł w zaokrągleniu. No to w zasadzie na podstawie samej kalkulacji wewnętrznej wypadałoby powiedzieć, że mamy nawet względem scenariusza pesymistycznego 6,80 zł około, całkiem spore dyskonto. Kupując dzisiaj akcję teoretycznie do tej wartości wewnętrznej, kurs powinien nam w nieokreślonej przyszłości podążać. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, czy to już jest właściwy moment, żeby te akcje kupować? No bo wiadomo, że sam fakt, że coś jest niedowartościowany nie oznacza, że koniecznie kurs akcji musi urosnąć. Bo gdyby tak, no to inwestowanie by było dziecinnie proste. No szukamy tego, co ma najmniejszy wskaźnik cena do zysku, kupujemy i budzimy się milionerami, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie na wykres tygodniowy, już sobie tutaj taki wykres przygotowałem, to zobaczycie, że niestety. Największe wolumeny pojawiają się na świecach dystrybucyjnych. Tu mamy jeden Bank Climax, wskazuję go wam kursorem. Później mamy już malejący wolumen na zwyżce i znów kolejne świece dystrybucyjne z górnymi cieniami. Później mamy korektę płaską z dużo mniejszym wolumenem. I znów mamy wzrost obrotu skorelowany z wzrostem ceny, ale to też są niestety świece dystrybucyjne. W tym miejscu mamy solidny zrzut akcji, ale jak widzicie po wolumenie. Ten wolumen jest nieco mniejszy niż w poprzednim tygodniu, dlatego nie mamy tutaj sygnału sprzedaży. No i tutaj jakaś fala wtórna, ale też już te wolumeny są dużo mniejsze. Także widać, że cały impulsowy element ruchu prawdopodobnie rozegrał się w tym miejscu, kiedy mieliśmy te najwyższe wolumeny. Tutaj już jest wzrost przy dużo niższym obrocie, czyli znacząco spada liczba chętnych na kupowanie akcji po coraz wyższych cenach. Jeżeli przełączymy sobie. A, i jeszcze jedno, zanim pokażę Wam wykres miesięczny. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie mamy do czynienia z korektą, która ma całkiem już spory zasięg czasowy, natomiast w stosunku do czasu trwania dużo niższą dynamikę. Niestety, w czasie tej korekty, jak popatrzycie na słupki wolumenu pod wykresem ceny, to praktycznie trudno się doszukać jakichś większych skoków wolumenu na spadku ceny. Co skłania do stwierdzenia, że raczej nie mamy tutaj żadnych procesów akumulacyjnych, przynajmniej w takiej skali, w jakiej wcześniej prowadzona była na ceny dystrybucja. No, to jest pierwsze takie ostrzeżenie o tym, że póki co wydaje mi się, że nie warto tych akcji dotykać. Tym bardziej, że jesteśmy powiedzmy na poziomie pierwszego istotnego dołka LTTM, który jest wyznaczony przez minimum tej korekty. No, i tutaj jak zobaczycie, na wolumenie nic się nie dzieje. Mamy jakiś spadkowy młotek z niewielkim spreadem, ale praktycznie nie widać tutaj żadnego, żadnego skoku wolumenu, czyli nie ma tutaj też dużej akumulacji. No to jeżeli w tym miejscu na tak w zasadzie istotnym wsparciu i na swoim już odchyleniu ceny od szczytu nie widzimy procesu akumulacji, no to trzeba nasze oczekiwania przesunąć niżej, a niżej no to już jest poziom dopiero około złotówki lub taniej. To jest moim zdaniem tendencja negatywna, jeżeli patrzymy na wykres ceny Sanwilu przez pryzmat właśnie tego, co się dzieje na wolumenie. Jeśli przełączymy sobie interwał na miesięczny, to również zobaczycie, że największe obroty koncentrują się na tej świecy. Wydaje mi się, że impulsowa część tej zwyżki właśnie się koncentruje w tym miejscu, na tych świecach, gdzie mamy te wysokie wolumeny. Później obrót już od tej szpulki z dłuższym. Górnym cieniem wyraźnie nam siada, czyli już jest coraz mniej kupujących. W tym miejscu już, jeżeli patrzymy na wykres miesięczny, mamy tą przewagę podaży. Ten słupek wolumenu, jak widzicie, jest trochę większy od poprzedzającego tej ostatniej wzrostowej świecy miesięcznej, ale jest większy. A to oznacza, że w tym miejscu widzimy już sygnał sprzedaży i spadek. Problemem jest to, że te wolumeny wcale na tej potencjalnej falice nam nie rosną. To oznacza, że równie dobrze, zgodnie z tym, co pokazywałem wam już na wykresie tygodniowym, możemy odwiedzić poziomy w okolicach złotówki, co by oznaczało jeszcze przecenę o 50% w stosunku do ponad 50%, bo teraz cena jest na poziomie 2,35%, a tutaj mówimy o cenie w okolicach złotówki, czyli ponad 50% spadku kursu z obecnej ceny, czy w przypadku. Takiej przeceny. Również w okolicach Złotówki zobaczymy jakiś proces akumulacji akcji. Tego nie wiem na ten moment. no Dla mnie fakt po pierwsze, że spółka nie wypłaca dywidendy, po drugie, że ma tak mało zróżnicowany akcjonariat, jeśli chodzi o instytucje finansowe. No i fakt, że ma, widząc na interwale tygodniowym i miesięcznym dystrybucję w tle, a nie widząc teraz akumulacji w równoważnej skali na spadku ceny, no to dla mnie spółka w tym momencie nie jest atrakcyjną inwestycją i tych akcji w portfelu nie posiadam i, i prawdopodobnie w najbliższym czasie posiadać nie będę. Także w ten sposób widzę spół spółkę Sunville. Jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, to oczywiście zostawcie komentarz. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że analiza Wam się spodobała i Was nie zanudziłem bo trochę przez te dwa tygodnie urlopu mogłem wyjść z sprawy. No i jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPC i zapiszcie się do naszego serwisu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za Waszą uwagę, jedziemy po sukces. Cześć!